Jako Centrum Kultury przygotowaliśmy specjalną ofertę reklamową. Oddajemy do Twojej dyspozycji sieć, z której sami korzystamy, aby dostarczać mieszkańcom najnowsze informacje. W jej skład wchodzi telewizja Żyrardowska, obejmująca swoim zasięgiem ponad 20 tysięcy osób. Kino Len, które odwiedza 10 tysięcy osób miesięcznie. Radio Fama ze 100-kilometrowym zasięgiem oraz 16 słupów ogłoszeniowych rozmieszczonych po całym mieście. A także ekrany multimedialne we foyer CK oraz resursy. Reklamuj się w Żyrardowie, bo możesz. Aleksandra Szymańska. Zapraszam na nadchodzące wydarzenia. Sezon wakacyjny w pełni. Jednak wielbiciele kreatywnego wypoczynku w Żyrardowie nie mogą się nudzić. Przed nimi 7. edycja Industrialnej Fabryki Talentów, która startuje 24 lipca w Muzeum Mliniarstwa imienia Filipa de Girarda. W ramach warsztatów powstanie m.in. kolekcja odzieży lnianej, która zostanie zaprezentowana podczas pokazu mody zorganizowanego na taśmie produkcyjnej dawnej drukarki sitodrukowej. Zachęcamy do udziału. Więcej informacji na stronie żyrardów.pl. Zapraszamy również do kina Len. Franczyzna Transformers powraca z 7. filmem z serii. Do odwiecznej wojny między Autobotami i Decepticonami dołącza jeszcze jedna frakcja – Bestie. Te tajemnicze stworzenia mają nie tylko moc transformacji w pojazdy, ale też w prehistoryczne zwierzęta. Bazując na poprzednich częściach tego tytułu, możemy spodziewać się widowiskowych walk i momentów pełnych akcji i adrenaliny. Najnowszy film w reżyserii Stevena Kapla Juniora przedstawia nowy, ekscytujący rozdział, który jest samodzielną opowieścią, więc nie musicie nadrabiać pracy domowej, aby dobrze się bawić. Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia to najnowsza odsłona przygód przystojnego i awanturniczego archeologa. W tej roli oczywiście Harrison Ford, już do obejrzenia w kinie Len. Apogeum wyścigu kosmicznego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Jones jest zdeterminowany, aby wyjawić nikczemną działalność nazistowskich naukowców licznie stojących za programami kosmicznymi. Do kina Len warto także wybrać się na bajkę Miss Kraken Ruby Gilman. Słodka i trochę zagubiona 16-letnia Ruby Gilman desperacko stara się dopasować do istniejących zasad w liceum, ale przeważnie czuje się po prostu niewidzialna. Ruby nie może spędzać czasu z fajnymi dzieciakami na plaży, ponieważ jej nadopiekuńcza mama zabroniła jej wchodzić do wody. Ale kiedy złamie zasadę numer 1 swojej mamy, Ruby odkryje, że jest potomkinią wojowniczych krakenów i jest przeznaczona do odziedziczenia tronu po swojej babci, wojowniczej królowej 7 mórz. Bilety na kinolen.pl i w kasie kina Len na godzinę przed seansem. A już 21 lipca bieżącego roku o godzinie 21.30 zapraszamy do kina plenerowego w parku Dietricha, gdzie wyświetlone zostanie Złoto. Dwóch mężczyzn przemierzających pustynię natrafia na gigantyczny złoty samorodek, którego nie są w stanie sami wykopać. Jeden z nich wyrusza w poszukiwaniu niezbędnych narzędzi, a drugi zostaje, by pilnować skarbu, choć w zasadzie nie wiadomo przed kim. 6 sierpnia w Centrum Kultury w Żyrardowie wystąpi zespół Stare Dobre Małżeństwo. To najbardziej rozpoznawalna grupa z kręgu piosenki poetyckiej i ballady folkowej w Polsce, od przeszło 3 dekad prowadzona przez Krzysztofa Myszkowskiego, charyzmatycznego pieśniarza, kompozytora i autora o studenckim rodowodzie. Więcej informacji na ten temat na stronie kinolen.pl. Zapraszam na dalszą część programu. Szanowni Państwo, moimi Państwa gościem jest dzisiaj pierwszy zastępca prezydenta miasta Żyrardowa, pan Adam Lemierz. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezydencie, niedawno w żyrardowskiej Resursie odbyła się konferencja prasowa dotycząca pilotażowego programu Wzajemnie Potrzebni i właśnie o tym programie bardzo nowatorskim chciałabym porozmawiać. Na początek wyjaśnijmy może widzom, co to za program, o co w nim chodzi. Program Wzajemnie Potrzebny przede wszystkim jest pilotażowym programem KPRM-u i jest o tyle nowatorski, że jak sama spółdzielnia Społeczna Agencja Najmu nie jest czymś nowym, natomiast w to, co
KPRM i pani minister Agnieszka Ścigaj ubrała ideę SAN-u, jest naprawdę i innowacyjne, i odważne, a tym samym jest czymś pilotażowym, na tyle pilotażowym, że my wchodząc, czy też decydując się na współpracę właśnie przy tym projekcie, tak naprawdę nie mamy się o co oprzeć, a nie mamy się oprzeć o żadne konkretne rozwiązania. Zatem wzajemnie potrzebni to są działania prospołeczne, inkluzyjne, zapobiegające wykluczeniu społecznego dla pewnych grup społecznych, które nie mają szansy na zdobycie mieszkania z zasobów komunalnych, bowiem w jakiejś części przekraczają swoje zarobki, dochody, które określają i umożliwiają im zdobycie mieszkania komunalnego, ale z drugiej strony nie są na tyle zamożne, żeby zdobyć kredyt na rynku komercyjnym, czy też kupić mieszkanie od dewelopera. Ale to jest nie tylko kwestia zdobycia samego mieszkania, to jest także szereg działań w obszarze edukacji, w obszarze rynku pracy i działań takich wprowadzających, utrwalających miejsce na rynku pracy, więc to są działania edukacyjne także dla dzieci osób, które takie mieszkanie dostaną, ale także to jest dla tych samych osób, które otrzymując takie mieszkanie mają także wsparcie, jeżeli chodzi o poruszanie się na rynku pracy, o zmianę swoich kwalifikacji, otrzymują także opiekuna z Urzędu Pracy, bo to także jest taka współpraca między innymi z Powiatowym Urzędem Pracy, więc to nie jest tylko kwestia oddania lokali do najmu i otrzymania lokalu przez najemcę, ale także szereg działań wspomagających go na rynku pracy, czy też inaczej nie pozwalających na wykluczenie społeczne, zawodowe, czy też międzykulturowe, bo to też jest taki element tego projektu. Więc to jest taki dosyć szeroki, ważny projekt, nie tylko mieszkaniowy, ale to jest projekt społeczny, przede wszystkim społeczny. Bardzo nowatorski, z tego co pamiętam, miasto Żyrardów to jedno z 5 miast, prawda, objętych tym programem? Tak, no tutaj z jednej strony czujemy się wyróżnieni, to co też padały te słowa na konferencji z ust ministrów, którzy nas odwiedzili. Jesteśmy odważnym samorządem, jeżeli cokolwiek ma się udać, to właśnie w Żyrardowie, bo jesteśmy miastem wyjątkowym. Oczywiście to jest nasza autoreklama, ale tak, decyzja o wejściu w ten projekt, a pamiętajmy, że miasto Żyrardów jest partnerem tego projektu, bo projekt jest trzystronny. Z jednej strony mamy dotację rządową KPRM-u, z drugiej strony mamy podmiot z sektora pozarządowego, który, no miejmy nadzieję, szczęśliwie zostanie wybrany w konkursie na operatora Społecznej Agencji Najmu. No i z trzeciej strony my jesteśmy samorządem, który odgrywa bardzo istotną rolę w tym projekcie. Więc żeby zagrały te trzy strony, wymaga i dobrej współpracy wcześniej wypracowanej przez nasze miasto z organizacjami pozarządowymi. Wymaga także takiego zaufania, które pozwoli na właśnie wprowadzenie tych innowacyjnych rozwiązań, ale także wymaga od nas wszystkich, od wszystkich trzech stron profesjonalizmu, bowiem tutaj ścigamy się z czasem. Tak naprawdę KPRM wyznaczył bardzo ostre cezurę czasową i pewne rzeczy po prostu trzeba wykonać szybko, żeby wykonywać szybko, także trzeba szybko podejmować decyzje. Panie prezydencie, sama ta Społeczna Agencja Najmu, tak? Na czym będzie polegała jej rola? Społeczna Agencja Najmu będzie operatorem w naszym przypadku, w żyrardowskim przypadku, 28 lokali, które zostaną rozdysponowane wśród mieszkańców Żyrardowa, Żyrardowa, którzy spełnią określone kryteria, a te kryteria zostały wypisane enumeratywnie w uchwale Rady Miasta z 6 czerwca tego roku, która właśnie powołując Społeczną Agencję Najmu określiła tryb i zasady ubiegania się o to mieszkanie, więc wszystkich chętnych zapraszamy do Biuletynu Informacji Publicznej lub do Wydziału Mieszkaniowego naszego magistratu. Tam można zapoznać się z treścią uchwały, ale przede wszystkim zobaczyć, jakie kryteria trzeba spełnić, żeby takie mieszkanie otrzymać. Zatem jest to pierwszy element, najem mieszkania. To nie my będziemy najmowali jako miasto, tylko Społeczna Agencja Najmu te lokale wynajmuje. Natomiast my jako miasto, prezydent wyznacza komisję, która będzie dokonywała oceny złożonych wniosków, będzie tworzyła pierwszą listę najemców, i prezydent będzie zatwierdzał tę listę, czyli my jako miasto wskazujemy najemców tych lokali, 28 lokali. Rzecz ważna, którą będzie
w tym projekcie Wzajemnie Potrzebni wykonywała Społeczna Agencja Najmu, to nie tylko najem tych lokali, obsługa administracyjna, dbanie o techniczne rzeczy, ale także podpisywanie umów, wypowiedzenia umów, tym wszystkim zajmuje się agencja i utrzymaniem tego stanu. To druga rzecz, to będzie w tym momencie, w tym konkretnym programie Wzajemnie Potrzebni prowadziła się szereg działań miękkich, o których mówiliśmy, czyli zajęcia na rynku pracy, zajęcia z psychologiem, zajęcia edukacyjne, zajęcia międzykulturowe, etc., etc. I to jest dosyć ważny komponent, bo to jest kilkaset tysięcy złotych. Cały projekt szacowany jest na kwotę 3 800 000 złotych. Z tej puli 2 800 000 jest przeznaczonych na remont 28 lokali, które są położone w budynku przy ulicy Warińskiego 1, zajmują trzecie i czwarte piętro. Tu jest kolejna rola, też przechodzimy do kolejnej roli samorządu, że my jako samorząd w tym projekcie zostaliśmy zobowiązani do tego, żeby wydzierżawić operatorowi Społecznej Agencji Najmu lokale do remontu i takie lokale wskazaliśmy w drodze także uchwały Rady Miasta z 6 czerwca, że pod dzierżawę powyżej 3 lat, to jest właśnie wymagana zgoda Rady Miasta, będą przeznaczone lokale przy ulicy Warińskiego 1, w sumie około 1200 m2 do remontu i właśnie za te pieniądze pozyskane z dotacji Społeczna Agencja Najmu wyremontuje 28 lokali, więc to też jest ważny komponent. Więc tym będzie się zajmowała Społeczna Agencja Najmu, nie tylko obsługą najmu lokali, ale to jest do tego powołana przede wszystkim i w pierwszym okresie te działania miękkie, o których właśnie przed chwilą rozmawialiśmy. Panie prezydencie, ta suma, o której pan mówił, ponad 3 miliony złotych, tak prawie 4 bodajże. Tak, no 3 miliony 800, tak wynika z listy rankingowej opublikowanej przez KPRM. To są pieniądze pozyskane, tak? Wy jakby jako miasto dajecie tylko lokale. Nie dokładacie złotówki, powiem w ten sposób może do tego. Nie dokładamy złotówki i takie jest nasze założenie, że my do samego najmu lokali, procesu najmu lokali, utrzymania tej substancji, tego zasobu, założenie jest takie, że my nie dokładamy ani złotówki. Jedynie co zrobimy przez kolejne 5 lat, bowiem projekt będzie trwał 5 lat, wybierając Społeczną Agencję Najmu, wybieramy to na podstawie ustawy o produktu publicznym, więc także musimy mieć zarezerwowane pewne pieniądze na powierzenie tego zadania. A te pieniądze są o tyle symboliczne, że w pierwszym roku funkcjonowania w budżecie miasta zagwarantowaliśmy 10 tysięcy złotych na cały rok, natomiast na kolejne lata rocznie po 20 tysięcy złotych, ale to nie są pieniądze na utrzymanie tego zasobu lokalowego, tylko to są pieniądze na administrowanie, na działania administracyjne związane ze Społeczną Agencją Najmu i na to powierzenie zadania, które my jako miasto także na mocy ustawy o pożytku publicznym, która ostatnio zmieniła się i NGO-som dała takie nowe zadania, jak właśnie zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców społeczności lokalnych, to są pieniądze naprawdę symboliczne, bo 20 tysięcy złotych w skali roku to są koszty tylko i wyłącznie administracyjne. Natomiast do utrzymania całego zasobu, kwestii najmu, kwestii technicznych, administracyjnych, jeżeli chodzi o tkankę mieszkaniową tych 28 lokali, założenie jest takie, że my jako samorząd miejski pieniędzy nie dokładamy. Panie prezydencie, no dobrze, to w takim razie co teraz miasto zamierza? Jakie będą dalsze kroki, dalsze działania? No po stronie miasta, kiedy już te formalności spinamy, będzie za chwileczkę ogłoszenie naboru pierwszych chętnych do najmu nowych lokali. A te lokale będą wyremontowane w wysokim standardzie, one będą wszystkie nowe. Co ważne, nie tylko będą pod klucz, ale one będą w dużej części wyposażone. Zatem już niedługo będzie nabór do tego projektu. Spodziewamy się, że we wrześniu otworzymy ten nabór. Dlatego prosimy wszystkich zainteresowanych o śledzenie stron internetowych, ale także informacje będą przez nasze media. Wzór wniosku będzie określony w zarządzaniu prezydenta. Prezydent także powoła komisję, która będzie oceniała te wnioski. Natomiast co ważne, żeby przyjrzeć się kryteriom, które będą decydowały o możliwości zdobycia punktów. No, jedna rzecz jest najważniejsza, to jest to, żeby nie posiadać żadnego prawa do lokalu ani do nieruchomości w Żarnowie, bo to już wyklucza na starcie o ubieganie się najem ze Społecznej Agencji Najmu, ale także określiliśmy kryteria, które z punktu widzenia miasta są bardzo istotne, więc preferujemy rodziny młode, są także preferencje osób niepełnosprawnych, są preferencje osób, które tutaj pracują, które tutaj mają dzieci w naszych szkołach i przedszkolach i tych takich punktów preferencyjnych jest 12, wszystkie one są
dostępne w uchwale, którą radni właśnie przyjęli 6 czerwca. Uchwała w tym momencie jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, ale także wszystkich zainteresowanych zapraszam do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej naszego żyrardowskiego magistratu. Szanowni Państwo, na temat projektu Wzajemnie Potrzebni rozmawiałam dzisiaj z pierwszym zastępcą prezydenta miasta Żyrardowa, panem Adamem Lemieszem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu. Gdzie się nie kąpać, czyli 123 czarne punkty wodne w województwie. Mazowsze stawia na ekologię. WORT w Ciechanowie z nowoczesną pracownią edukacyjną. Tylko w tym roku na Mazowszu utonęło 18 osób, a wakacyjny sezon dopiero się rozpoczął. Najczęstszą okolicznością utonięć jest kąpiel w niestrzeżonych i nieznanych akwenach. Przed takimi miejscami ostrzegają czarno-żółte tablice. W województwie mazowieckim znajdują się 123 czarne punkty wodne. Wypoczywajmy bezpiecznie i unikajmy takich miejsc. Ze statystyk wynika, że najczęściej dochodzi do utonięć w jeziorach i rzekach. W ubiegłym roku życie w takich miejscach straciło w Polsce ponad 200 osób. Dla porównania nad morzem ofiar było 16. Dlatego samorząd województwa wraz z Komendą Stołeczną Policji i Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu prowadzi akcję prewencyjną polegającą na oznaczaniu niebezpiecznych kąpielisk. To są oznaczenia tych miejsc nad akwenami wodnymi w województwie mazowieckim, w którym niestety dochodzi do tragicznych wypadków utonięć. Niestety w Polsce rocznie tonie od 200 do 400 osób, zależnie od roku. Bywają lata tragiczne. Na Mazowszu to oznacza, że tonie około kilkadziesiąt osób. Tych tragedii można uniknąć. No, staramy się tak działać prewencyjnie na wyobraźnię ludzką, żeby ta chwila zastanowienia przed wejściem do wody, wskoczeniem do wody, no miała miejsce. No i też przestrzegamy przed tym, żeby unikać brawury, unikać alkoholu, jeżeli się jest i wypoczywa się nad wodą. W tej chwili aż takich punktów na Mazowszu jest 123. My pokazujemy, w jaki sposób te miejsca są niebezpieczne na podstawie utonięć. No niestety utonięcia to jest jedno, ale czasem te niebezpieczne zachowania kończą się też kalectwem. Współpracujemy z policją, z WOPR-em, z Państwową Strażą Pożarną, ze Strażą Rybacką, z Wodami Polskimi. Cały czas realizujemy takie zadania edukacyjne. Mówimy, w jaki sposób dzieci mają się zachować, ale też apelujemy do dorosłych. Najwięcej niebezpiecznych miejsc, bo aż 24, jest w subregionie ostrołęckim, a także w Ciechanowskim i w Warszawie, w których wyznaczone są po 23 czarne punkty. W Ostrołęce i w powiecie ostrołęckim corocznie na rzece Narew z wypoczynku letniego korzysta kilkanaście tysięcy osób. Większość tego wypoczynku ma miejsce w tak zwanych dzikich kąpieliskach. Kąpiel w miejscach niestrzeżonych niesie za sobą duże ryzyko. Rzeka jest akwenem dość niebezpiecznym, o zmiennym ukształtowaniu dna. Po to te czarne punkty są. One na początku powstawały w miejscach, gdzie dochodziło do wielu utonięć. W tej chwili są umieszczane w miejscach, w których zarówno policja, jak i WOPR uważają, że są duże skupiska ludzkie. Warunki wodne nie są najłagodniejsze i nie ma tam kąpielisk, nie ma tam ratowników, którzy pilnują, w związku z tym, żeby osoby zwróciły uwagę, czy na pewno są w stanie do tej wody wejść. Subregion radomski to 9 takich miejsc oznaczonych taką czarną tablicą. Tylko w subregionie radomskim życie z powodu właśnie pewnego rodzaju brawury, pewnego rodzaju też nieodpowiedzialności straciło 10 osób. Policjanci kierowani są w miejsca, gdzie no, mieszkańcy naszych, ale nie tylko naszych miejscowości, bo bardzo dużo mamy miejsc, gdzie mamy przyjezdnych, kąpią się i te miejsca są nadzorowane. Nie wolno i o tym mówimy, żeby wchodzić do wody, dlatego że szok termiczny, po pierwsze osoby, która jest nagrzana i wchodzi do wody, o tym wszystkie instytucje mówią, a jeszcze do tego dołączymy alkohol, no powoduje, że jednak ta świadomość i te siły, które wydają się, że są, ich brakuje. I dochodzi do tragedii. Samorząd województwa oprócz oznaczenia najniebezpieczniejszych miejsc nad wodą wspiera również wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. W tym roku wsparcie w wysokości blisko 1 400 000 zł trafiło do 13 organizacji.
W obliczu zmian klimatycznych potrzebne są zdecydowane działania. Tylko w tym roku samorząd województwa przeznaczy ponad 31 milionów złotych na ekologiczne rozwiązania. Trwa podpisywanie umów w ramach programów Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla klimatu oraz Mazowsze dla czystego ciepła. Wszyscy walczymy ze zmianami klimatycznymi. Wiemy, że musimy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Walczymy też o czyste powietrze po to, żeby móc zdrowiej żyć, bo czyste powietrze i w ogóle zapylenie odpowiada niestety za szereg chorób, mówi tylko lekarz, za szereg chorób układu oddechowego, ale też układu krążenia. Niestety te mikropyły, one wpływają degenerująco na tkankę płucną, ale też na tkankę naczyniową, na naczynia. Samorząd województwa włącza się w walkę o jakość powietrza na Mazowszu. Ponad 10 300 000 zł wsparcia otrzyma aż 141 projektów. Pieniądze pomogą m.in. w przeprowadzeniu audytów energetycznych, akcji edukacyjno-informacyjnych, badań jakości powietrza, zakupie systemów monitorowania czy czyszczeniu ulic. Realizujemy program czystego powietrza. Tutaj podkreślając ważność tego zadania, no też w kontekście tego, że podjęliśmy uchwałę w sejmiku w zakresie właśnie dbałości o czyste powietrze. To, co w ramach uchwały też jest obowiązkiem dla gminy, w ramach tego programu można też sfinansować właśnie niektóre z tych zadań. Chociażby czyszczenie ulic jest obowiązkowym zadaniem dla gminy i właśnie na ten cel tutaj najczęściej gminy z tego właśnie zadania korzystają. To jest kolejne wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego. Tych umów podpisujemy ostatnio bardzo dużo, tym razem na zakup zamiatarki samojezdnej. To jest urządzenie, które nam jest niezbędne do tego, by utrzymać czystość i porządek. W ramach programu Mazowsza dla klimatu w województwie przybędzie m.in. ogródków deszczowych, tężni solankowych, zostaną posadzone drzewa i krzewy, a wiele samorządów lokalnych zmodernizuje oświetlenie zewnętrzne. Te działania mają podnieść poziom ochrony przed skutkami zmian klimatu. Tylko w tym roku to w sumie 120 projektów dofinansowanych kwotą 16,5 miliona złotych. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie oświetlenia energooszczędnego w naszych sołectwach. Będzie zakupionych 15 lamp energooszczędnych. Walka ze smogiem to cel kolejnego autorskiego programu samorządu województwa mazowieckiego – Mazowsze dla czystego ciepła. Blisko 5 milionów złotych trafi do 17 samorządów lokalnych. Środki pomogą m.in. w wymianie kopciuchów czy termomodernizacji. Tutaj to głównie dotyczy wymiany pieców na ogrzewanie ekologiczne, na opalanie paliwem ekologicznym. Dostaliśmy 300 tysięcy złotych dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła. My jesteśmy samorządami położonymi pomiędzy Bugiem a Narwią. To są przepiękne, urokliwe tereny, w większości zajęte pod Naturę 2000, więc na tej jakości powietrza nam naprawdę bardzo zależy. To wiąże się po pierwsze z wymianą tych tradycyjnych kopciuchów, które no jeszcze na wsi są, prawda? To wiąże się również z termomodernizacją naszych obiektów. Wprowadzone przez władze Mazowsza działania, uchwały oraz wsparcie finansowe dla lokalnych samorządów przynoszą pożądane efekty, a wiele gmin może w tej kwestii służyć za przykład. Program ograniczenia niskiej emisji mieliśmy opisany i zaplanowany na 7 lat. Jego założenia udało nam się spełnić z leciutką nadwyżką w 5 lat i te 2 lata, które mamy w zapasie, chcemy po prostu wykorzystać na to, żeby przyspieszyć. Nic sami nie zrobimy. Bez współpracy z gminami nie uda nam się powalczyć o to czyste powietrze. Dlatego chcemy, żeby oni zrozumieli również to, że razem można zrobić dużo więcej. Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat wspiera samorządy w realizacji zadań ochrony powietrza. Podejmuje m.in. działania strategiczne, jak uchwała antysmogowa czy program ochrony powietrza, a także organizuje Kongres Czystego Powietrza czy warsztaty i szkolenia. Ciechanowski WORT ma nowoczesną pracownię edukacyjną wyposażoną w symulator jazdy samochodem, symulator dechowania i symulator zderzeń. To efekt decyzji mieszkańców, którzy oddali na ten projekt swój głos w budżecie obywatelskim Mazowsza. Pracownia będzie służyć zarówno kierowcom, jak i osobom, które jeszcze nie posiadają uprawnień. Podczas symulacji używane są także narkogogle i alkogogle, aby uczestnicy mogli przekonać się, jak niebezpieczna jest jazda po alkoholu lub substancjach psychoaktywnych. To jest taki zestaw, który moim zdaniem znakomicie pozwoli poszerzyć takie możliwości edukacyjne. I w zamiarze swoim on będzie skierowany przede wszystkim dla
tych kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskują prawo jazdy, bo rzeczywiście ważne jest, żeby oni też zobaczyli, jak to może być w praktyce, co, do czego może doprowadzić nieostrożna jazda, nadmierna prędkość, czy inne nieostrożne zachowania na drodze. Te symulatory, czy jazdy, czy dachowania, czy zderzenia, czy te wszystkie pomoce, można powiedzieć, medyczne, no one sprzyjają nie tylko rozwojowi placówki, ale przede wszystkim pomagają zadbać o nasze wspólne bezpieczeństwo. Pomysł na zrealizowanie takiego projektu, jakim jest pracownia, przyszedł z obserwacji, ponieważ niestety, ale poziom bezpieczeństwa na polskich drogach nadal jest dość niski i naszą misją, w naszym zamiarem było stworzenie miejsca, w którym przyszli kierowcy, obecni kierowcy będą mieli przestrzeń do, powiedzmy, naocznego czy na własnej skórze doświadczenia pewnych niebezpiecznych sytuacji. Jeśli chodzi o symulator zderzenia, to żeby mieli świadomość, że należy zapinać pasy im bezpieczeństwa. Symulator dachowania również uświadomi młodym kierowcom, kandydatom na kierowców, że pasy bezpieczeństwa należy zawsze zapinać. Na utworzenie pracowni samorząd Mazowsza przeznaczył 415 tysięcy złotych. Narkotesty do wykrywania narkotyków w organizmie, alkomaty czy urządzenia do badań genetycznych. Nowoczesny sprzęt trafi do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Samorząd województwa wspiera działania mazowieckich służb mundurowych, między innymi doposażając je w specjalistyczny sprzęt. Generalnie ten sprzęt będzie przede wszystkim przeznaczony na doposażenie laboratoriów kryminalistycznych, na wykrywanie odpowiednich substancji, w tym substancji zabronionych, takich jak narkotyki, ale też na nowoczesne urządzenia monitorujące poziom czy zawartość alkoholu. Jednym słowem, one będą służyły całemu województwu, nie będą służyły pojedynczym komendom, tylko można powiedzieć, że efekty pracy tych urządzeń będą podnosiły poziom bezpieczeństwa nas wszystkich. No przede wszystkim pamiętajmy o tym, że bezpieczeństwo Mazowszan to jest nasza wspólna sprawa, nie tylko policji, nie tylko straży pożarnych, ale również samorządowców. Dlatego też postanowiliśmy wyasygnować z budżetu województwa 2 miliony złotych na wsparcie mazowieckiej policji. Mimo że liczba wypadków z udziałem osób nietrzeźwych z roku na rok spada, to właśnie w województwie mazowieckim zdarza się ich najwięcej. Blisko 250 wypadków i 37 ofiar śmiertelnych w 2022 roku. Natomiast coraz większe niebezpieczeństwo stanowią kierowcy pod wpływem narkotyków. W ciągu ostatnich 5 lat o 90% wzrosła liczba prowadzących pojazdy zatrzymanych pod wpływem tych substancji. Stąd ciągła potrzeba doposażania policji w odpowiedni sprzęt. Patrząc na zwiększający się udział kierowców, którzy naruszają przepisy ruchu drogowego, kierując pojazdami w stanie nie nietrzeźwości, ale w stanie po użyciu narkotyków lub substancji psychotropowych działających podobnie, chcieliśmy doposażyć działanie naszego ruchu drogowego w specjalistyczne walizki oraz odczynniki chemiczne, które pozwalają na weryfikację stanu psychofizycznego kierowców. Nowy sprzęt to nie tylko większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ale także usprawnienie pracy laboratorium kryminalistycznego. Dzięki nowoczesnym metodom badań, które pozwolą szybciej znaleźć ślady na miejscu zdarzenia i wzorzec, który pomoże namierzyć sprawcę lub broń, której używał. Nie ma przestępstwa idealnego. Zawsze sprawca na miejscu przestępstwa pozostawia jakiś ślad. Dla nas jest ważne, żebyśmy ten ślad mogli po pierwsze znaleźć, po drugie zidentyfikować, znaleźć jego cele indywidualne, znaleźć wzorzec, czyli ustalić broń, ustalić substancję, dopasować do tego wzorca, że tak powiem, broń, którą znajdziemy gdzieś u sprawcy, dopasować sprawcę, bo czasami mamy ślady DNA czy daktyloskopijne i później to obronić w sądzie, czyli zatrzymać sprawcę i postawić go przed wymiarem sprawiedliwości. To jest bardzo, bardzo dla nas bardzo ważne. Na zakup specjalistycznego sprzętu dla mazowieckiej drogówki i laboratorium kryminalistycznego w Radomiu samorząd województwa przeznaczył blisko 2 miliony złotych. To już 6 z serii tegorocznych mazopikników, które organizuje samorząd Mazowsza. Tym razem odbył się w Węgrowie.
Wspaniałe wydarzenie, tym razem w Węgrowie, Mazopiknik. Chcemy w ramach obchodów 25-lecia Mazowsza wypromować cudowne, zaczarowane miejsca. W ramach Mazopikników proponujemy ofertę turystyczną, ale też pokazujemy nasze instytucje, instytucje kultury, ale też mamy strefy dla dzieciaków, dla dorosłych i co najważniejsze, strefę zdrowia. Mazopiknik to nic innego jak tylko chęć przybliżenia wszystkim mieszkańcom Mazowsza. Czym to Mazowsze jest? Z czego możemy korzystać na Mazowszu? Z czego powinniśmy być dumni, że mieszkamy właśnie na terenie województwa mazowieckiego? Czyli możemy tutaj poznać ofertę kulturalną, ofertę gastronomiczną, kulinarną poprzez różnego rodzaju smakołyki, ale również zakupić takie rzeczy jak miody czy oleje, które są tłoczone na zimno. Przyjechałem sobie na Mazopiknik, przywiozłem miody, miody pitne, różne produkty pochodzenia miodowego. Zajmuję się rękodzielniczym wykonywaniem sojowych świec. Tylko soja, tylko naturalny wosk, tylko sprawdzone olejki zapachowe. Nie idę na skróty, wszystko robi ręcznie. Bardzo, bardzo dobrze zorganizowane. Drugi raz jestem na Mazopikniku. Wcześniej byłam w Przasnyszu. Bardzo fajna impreza i mam nadzieję, że będzie ten zwyczaj kontynuowany w przyszłych latach. W tym roku zaplanowanych zostało aż 15 Mazopikników, które będą odbywać się przez całe lato na całym Mazowszu. Przypomnę jeszcze o najbliższych Mazopiknikach. 15 lipca w Siedlcach przy ulicy Wiszniewskiego oraz 22 lipca w Radomiu w Muzeum Wsi Radomskiej. Do zobaczenia za tydzień.